W takim razie, jeśli wszystko jasne, no to przechodzimy do zadania następnego. Zadanie następne jest o wahadle matematycznym, ponieważ właśnie takim modelem drgającym ruchem harmonicznym jest właśnie wahadło matematyczne, czyli maleńka kulka zawieszona na nieważkiej, nierozciągliwej nici. Najlepiej byłoby, żeby ta kulka w ogóle nie miała wymiarów, ale oczywiście posiadała masę. Czyli byłaby takim modelem fizycznym, modelem punktu materialnego. W każdym razie im mniejsza kulka, tym lepiej, ale jest jeszcze jedna ważna sprawa. Wahadło matematyczne, kulka zawieszona na nici, odchylona od położenia równowagi, jest wahadłem matematycznym tylko wtedy, jeśli kąt odchylenia jest niewielki, czyli rzędu kilku stopni. Przy dużych kątach okazuje się, że nasza kulka zawieszona na nici przestaje być wahadłem matematycznym. Ale co znów są zagadnienia troszeczkę bardziej skomplikowane. Jesteśmy na razie w pierwszej części. Czyli jeśli słyszymy zadanie wahadło matematyczne, no to oczywiście mamy jedyną zależność na wahadło matematyczne, którą również Państwo macie na karcie wzorów. I to jest okres drgań wahadła matematycznego, gdzie oczywiście L jest jego długością, a G jest przyspieszeniem ziemskim, jeśli wahadło drga na Ziemi. Oczywiście grawitacyjnym, jeśli miałoby drgać gdziekolwiek indziej, w jakimkolwiek innym punkcie naszego wszechświata. I teraz zobaczmy, co się stało z tym naszym wahadłem. Nasze wahadło ma okres drgań 2 sekundy i przewieziono je z jednego miejsca na kuli ziemskiej do drugiego. W pierwszym miejscu przyspieszenie grawitacyjne wynosiło 9,81 metra na sekundę kwadrat, a w drugim miejscu jest nieco mniejsze, G2, 9,78 metrów na sekundę kwadrat. Może być to na przykład miejsce na równiku, bo mniej więcej takie przyspieszenie ziemskie właśnie na równiku jest. Jeżeli już jestem przy tym problemie, to oczywiście chciałabym Państwu zasygnalizować i przypomnieć, że przyspieszenie ziemskie zmienia się w zależności od położenia geograficznego, od szerokości geograficznej. Najmniejsze jest na równiku, największe jest na biegunie. I wcale nie dlatego głównie, że Ziemia jest spłaszczona na biegunach i najbliżej jest do środka Ziemi z bieguna, chociaż to też ma znaczenie, czyli tam działa największa grawitacja. Ale oczywiście to spłaszczenie jest niewielkie i te zmiany promienia nie mają aż tak dużego wpływu na przyspieszenie grawitacyjne. O wiele większy wpływ ma oczywiście ruch wirowy Ziemi. Ziemia wiruje i ciała, które znajdują się na równiku, oprócz tego, że są grawitacyjnie przyciągane przez Ziemię, podlegają działaniu siły odśrodkowej, która troszeczkę od tej Ziemi próbuje oddalić. Oczywiście to się na szczęście nie udaje, tej sile odśrodkowej, bo Ziemia wiruje na tyle wolno, że siła grawitacji jest znacznie większa od siły odśrodkowej i nie pospadamy z Ziemi, możemy spokojnie sobie po niej chodzić, czy jesteśmy na biegunie, czy jesteśmy na równiku, ale sygnalizuję Państwu, że te maleńkie różnice wynikają właśnie z ruchu, przede wszystkim z ruchu wirowego Ziemi. No i niestety wszystko się tutaj zmieni, skoro okres drgań wahadła zależy od przyspieszenia grawitacyjnego, zależy od przyspieszenia ziemskiego, to wiadomo, że będzie inny. Zobaczmy, czego chce od nas autor zadania, to znaczy przygotowałam dla Państwa to zadanie sama. Gdzie wahadło to wykona więcej drgań na dobę i o ile więcej? Czy w punkcie pierwszym, czy w punkcie drugim? No zobaczmy, jak okres zależy od przyspieszenia grawitacyjnego, od przyspieszenia ziemskiego w naszym przypadku. Im większe przyspieszenie, tak, im większe przyspieszenie, tym mniejszy okres drgań, czyli większa częstotliwość, czyli więcej drgań na dobę. Oczywiście wahadło wykona w punkcie pierwszym. No ale policzmy w takim razie o ile. Co wiemy? Wiemy, że w tym pierwszym punkcie to wahadło miało okres drgań 2 sekundy. Czego nie mamy?
mamy, proszę zwrócić uwagę, nie mamy długości, więc my nie możemy policzyć tak po prostu okresu w drugim miejscu. Musielibyśmy co? Napisać pierwsze równanie dla pierwszego punktu, czyli T1. To jest 2pi R przez G1, prawda? Drugie równanie dla drugiego punktu. Oczywiście L jest takie samo, bo długość wahadła się nie zmieniła. No i co moglibyśmy? Moglibyśmy wyznaczyć długość wahadła, a nawet ją obliczyć i wstawić tutaj do tej zależności. Ale domyślamy się, że te zmiany nie będą duże. Jeśli będziemy tak kilkakrotnie coś wyliczać i za każdym razem jakieś przybliżenia wprowadzać, to wcale może się okazać, że nam to ten okres może, mogłoby nawet być tak, że wcale nie będzie inny, prawda, tego pierwszego. Więc jak najmniej wyliczeń, jak najmniej zaokrągleń. Jak sobie z tym poradzić? Czy musimy wyznaczać to L? Oczywiście, że nie, bo możemy pięknie zrobić to w ten sposób, że wyznaczyć stosunek tych okresów, czy też stosunek częstotliwości drgań, bo chodzi o to, ile drgań na dobę zrobić, czyli może nawet moglibyśmy stosunek częstotliwości. No zobaczmy, F2, nie, może nie, niech będzie stosunek okresów. Zobaczmy, będzie chyba lepiej. Więc tak, T2, proszę zobaczyć, do T1, tak, dzielę równania stronami. T2 do T1 to będzie co? Prawa strona tego równania, czyli 2pi L przez G2 przez 2pi L przez G1. Wszystko, co jest takie samo, nam się oczywiście skróci i otrzymamy, proszę zwrócić uwagę, stosunek okresów będzie wynosił ile? To wszystko pod pierwiastek wspólny. L się skróci. G1, mianownik mianownika, pójdzie do licznika, a G2 w mianowniku. I ostatecznie okres miejscowości tej drugiej, tam gdzie przenieśliśmy nasze wahadło, to będzie T1 razy G1 przez G2. I jeśli wstawimy dane, czyli 2 sekundy G1, 9,81 metr na sekundę kwadrat, 9,78 metr na sekundę kwadrat i wstukacie Państwo do kalkulatora, to otrzymacie, i tu właśnie trzeba ten wynik tak troszeczkę krytycznie potraktować, bo generalnie zaokrąglenia robią do dwóch miejsc po przecinku, ale jeśli Państwo wstukacie to wszystko teraz do kalkulatora, to się okaże i serdecznie polecam, żebyście Państwo to zrobili, że ten okres nam wyjdzie 2,003 na trzecim miejscu po przecinku sekundy. Gdybyśmy zaokrąglili do dwóch miejsc po przecinku, to by się okazało, że żadnej różnicy nie będzie. Oczywiście nie będzie znacznej różnicy, bo też niewielka jest różnica między przyspieszeniami ziemskimi, prawda? Ale gdybyśmy poszli na łatwiznę, no to nasze zadanie nie miałoby żadnego sensu, bo się okaże, że tyle samo drgań na dobę wykona. Tymczasem niewielka nawet różnica w okresie, jeśli to wahadło będzie drgało całą dobę, prawda, przez 86400 sekund, bo tyle sekund wynosi nasza doba, no to te niewielkie różnice nabiorą oczywiście zupełnie realnych wymiarów. Zobaczmy w takim razie. Policzmy, ile drganie wykonuje wahadło w miejscowości pierwszej, a ile w miejscowości drugiej. Ilość drgań. Ilość drgań to co to będzie? Czas trwania tych drgań, czyli nasza doba, przez jeden okres, prawda? Przez okres. W pierwszym przypadku oczywiście przez okres pierwszy. Jeśli okres ma 2 sekundy, a tych sekund jest 86400, no to drgań będzie odpowiednio ile? 86400, wiecie Państwo oczywiście skąd się to wzięło. Doba ma 24 godziny i razy 3600 sekund każda godzina. I rzeczywiście otrzymamy 86400 sekund przez te 1, czyli przez 2 sekundy mamy 43200 drgań, tyle nam wyszło w miejscowości początkowej. I teraz przenieśliśmy wahadło, przewieźliśmy wahadło
ta sama doba, ale teraz przez drugi okres drgań, czyli też te 86,400 sekund przez 2,003 tysięczne części sekundy. I moi mili Państwo, wyjdzie nam to 43,135, czyli widzicie Państwo, że troszeczkę zmalała liczba drgań, no bo jest większe przyspieszenie grawitacyjne, większe przyspieszenie, czyli mniejszy okres, więc znaczy mniejsze przyspieszenie, czyli większy okres, czyli większy okres, czyli mniej tych oczywiście drgań. No to pozostało nam tylko i wyłącznie jeszcze obliczyć, jaka jest różnica tych drgań. To już nie ma żadnej filozofii, 200 i 135, czyli o 65 drgań wahadło wykona więcej w miejscowości pierwszej niż w drugiej. Przykładowe takie zadanko o wahadle matematycznym. Oczywiście zwróćcie Państwo uwagę, że we wszystkich prawie zadaniach zawsze przyjmujemy za G 10 m na sekundę kwadrat, ale tu to oczywiście nie miałoby sensu, bo 10 jest zbyt dużym przybliżeniem i dla jednego, i dla drugiego nie otrzymalibyśmy żadnej, absolutnie żadnej różnicy.